Daszbur, witamy w kolejnym odcinku programu Na Tropie. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest 8. ogólnopolskiemu zlotowi kopowów, który odbywa się w okolicach Drawna na Zagrodzie w Borowcu. Wprawdzie wczoraj rozpoczął się już dzień, w piątek przyjazd i praca młodych psów na zagrodzie. Dzisiejszy dzień, sobota, jesteśmy równolegle, prace odbywają się na mniejszej i większej zagrodzie zarówno psów młodych, określamy je jako przedszkole, to są te psy poniżej roku, które urodziły się między zlotami, oraz psy starsze, one już pracują na większych dzikach, na dużej zagrodzie ponad 5-hektarowej. Tegoroczny zlot skupił tutaj rekordową liczbę uczestników. Jesteśmy już, spotykamy się już 8 rok z rzędu i w tym roku na liście uczestników wszystkich, którzy są na tej imprezie, 74 osoby i 90 psów. Dodam, że wszystkie te psy są psami rodowodowymi, przedstawicielami rasy gończy słowackiej, kopow. Celem tych spotkań, które organizujemy, ogólnopolskiego zlotu kopowów, jest generalnie integracja środowiska właścicieli kopowów w Polsce, wymiana doświadczeń wyniesionych z łowiska i generalnie spotkanie się rokrocznie i możliwości powiadania o rasie, i temu służy to trzydniowe spotkanie. Co mnie cieszy i niejako jest celem w samym sobie, że dedykujemy to myśliwym i praktycznie 99% uczestników to są wszyscy tutaj myśliwi. Myśliwi lub starzyści, ale są to osoby, które aktywnie polują z tymi psami. To jest dla nas dosyć istotne, bo nie jest to grupa jakichś przypadkowych osób czy niezwiązanych z łowiectwem. Psy, jak już wspomniałem, rodowodowe, służą czynnie w łowiskach. Wielu z naszych kolegów podkłada na zbiorówkach, czy pracuje z psami indywidualnie, otrzymuje postrzałki w stosunku rocznym. To wyróżnia akurat kopowy, ich predyspozycje i cechy łowieckie, które prezentuje ta rasa. Jestem tutaj z moją córką Adrianną i synem Leonardem. Jesteśmy na terenie Zagrody Dziczej, wchodzącą w skład ośrodka hodowli zwierzyny Nadleśnictwa Drawno. Nadleśnictwo Drawno jest jednym z 35 nadleśnictw zgrupowanych w ramach RDLP w Szczecinie. Jesteśmy nadleśnictwem dużym, ponad 21 tysięcy hektarów. W ramach tegoż nadleśnictwa prowadzony jest ośrodek hodowli zwierzyny. Zgodnie z artykułem 28 ustawy Prawo łowieckie, między innymi jednym z celów ośrodka hodowli zwierzyny jest prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa. W związku z powyższym zagroda, która została założona, ma służyć między innymi do tych celów, do celów szkoleniowych psów, ma służyć myśliwym i leśnikom w wykonywaniu i wzorowym prowadzeniu gospodarki łowieckiej. Nadleśnictwo Drawno ma powierzchnię ponad 21 tysięcy hektarów. Podzielone jest na 11 leśnictw. Rocznie pozyskujemy w nadleśnictwie ponad 100 tysięcy metrów sześciennych drewna. Oprócz leśnictw rewirowych, zajmujących się typową gospodarką leśną, posiadamy leśnictwo szkółkarskie, które produkuje rocznie około 3 milionów sadzonek. Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie obowiązkiem każdego myśliwego jest posiadanie ułożonego psa myśliwskiego. Głównie zależy nam tutaj, aby promować rasy i szkolić rasy psów użytkowych i psów, które przede wszystkim są do poszukiwania postrzałków. Tutejsze tereny obfitują zwierzynę grubą.
w wyniku polowań, czy to indywidualnych, czy zbiorowych, mamy postrzałki. Te postrzałki obowiązkiem każdego myśliwego jest takiego postrzałka wytropić i znaleźć. I po to też szkolimy tutaj rasy zarówno posokowców, tropowców, jak i dzikarzy, bo jeśli zasobność łowiska, zwierzynę grubą, mamy również tutaj potrzebę organizowania polowań zbiorowych, podkładania psów, a bez profesjonalnie ułożonych psów, no takie polowanie nie mogłoby się odbyć. Można by sobie zadać pytanie, dlaczego kopowy? Kopowy jest taką dosyć szczególną dla nas rasą, gdyż charakteryzuje się pewnymi cechami użytkowymi, dokładnie takimi, o które nam chodzi. To znaczy, rasa generalnie powstała we wschodniej Słowacji i była dedykowana głównie do pracy na dziku. To jest dosyć istotne, gdyż to nie jest tak, że rasa powstała do czegoś innego i wtórnie została zaadoptowana do tego rodzaju pracy. Koncepcja słowackich myśliwych polegała taki, że z jednej strony ma przypilnować gospodarstwa, mieć psa troszeczkę o cechach stróżujących. Nie zakładali, że będzie ich kilka, miał być jeden, który miał być trochę przypilnować podwórka, pójść do lasu. W tym lesie miał efektywnie znaleźć dziki, czyli miał być bardzo dobry szukanie w terenie. Miał wytrwale głosić dziki do nadejścia myśliwego. Jeżeli strzał był nie do końca precyzyjny, miał odnaleźć postrzałka. Miał się specjalizować w zwierzynie czarnej, czyli preferować zwierzynę czarną nad płową, co nie znaczy, że nie był wykorzystywany także do odszukiwania tropów czy postrzałku zwierzyny raciczkowej. Te cechy i ten nacisk na kwestie związane z pracą dziczą powoduje to, że do tej pory na Słowacji jest bardzo wysokie wymagania co do dopuszczenia tych psów do hodowli. Muszą one zaliczyć nie tylko obecnie pracę na zagrodzie, konkurs dzikarzy, który jest dwudniowym, konkurencja techniczna pierwszego dnia, sama zagroda, farba, zachowanie na stanowisku, odłożenie, ale drugiego dnia są to konkursy, które jest normalnym polowaniem. 6-7 kopowów puszczonych w różne kolorowe obroże. Sędziowie idą razem z myśliwymi w nagankę, oceniają te psy na konkretnym polowaniu. Tam ma to o tyle znaczące, dużą różnicę w kontekście tego, że na zagrodzie mamy dosyć sterylne warunki. Jest tylko dzik, nie ma sarny, nie ma innej zwierzyny, która odciąga jego pracę. No jest też ograniczona powierzchnia. Na tych polowaniach się ocenia także umiejętność powrotu do miotu, pracy przedkładania zwierzyny czarnej, brak agresji do innych psów i ludzi, więc to są takie rzeczy, które dosyć lepiej weryfikują pracę. To po części takie podejście Słowaków i solidność wyprowadzania rasy, która już jest od wielu, wielu lat zatwierdzona i ten grób dosyć prężnie działa, zaowocowało, że po kopowy sięgnęły także inne kraje, bo jest silny klub w Czechach, w Niemczech, w Szwecji, obecnie także we Włoszech, Francji. Może w Polsce nie mamy struktury klubowej, bo takowej nie przewiduje tutaj jednoznacznie przepisy ZKWP. Owszem, są kluby wybieralne, ale takie sensu stricte struktury klubowej w Polsce nie ma. Dlatego ta forma, którą my prezentujemy z lotów, skupia niejako to środowisko, co roku pokazuje, że jest nas coraz więcej, gdyż ten pies tak naprawdę sam się broni troszeczkę w łowiskach i nie jakąś prasą, jakimś powiedzmy w prasie łowieckiej nie ma jakichś specjalnie artykułów, ale konkretnie jego praca w łowiskach przysparza mu coraz więcej zwolenników. Pies średniej wielkości, wyższy od terierów, bo prawie wszystkie teriery mają do 40 cm kłębie. Kopow, suki mają 40-45, psy 45-50, czyli ta średnia to jest około 45 cm kłębie. Co to daje? Dosyć fajną mobilność, jeżeli chodzi o trudne warunki, zarówno podmokłe tereny, trzciny czy wysokie warstwy śniegu. Jest przez to mobilny, przez to, że jest gończakiem, ma dosyć dużą wydolność i wielodniowe polowanie, kilkudniowe, dwu, trzy, czterodniowe nie stanowią dla niego problemu, oczywiście jeżeli pies jest w dobrej kondycji.
nie jest za duży, więc też za szybko nie podąża za dzikami i powiedzmy jest mobilny na tyle, że potrafi skutecznie pracować, ale nie stanowi to problem, że jakoś to się przechodzi na nie wiadomo jakie odległości. Cechą charakterystyczną wyżów jest stójka norowców, praca na tym u nich, to jest głoszenie uchodzącego zwierza i praktycznie to jest wyróżnik grupy gończych. Nie wyobrażamy sobie kopowa, który miałby nie głosić albo milcznie podążać za dzikami. Jest to dosyć ważna cecha. U kopowów jedną z cech wpisanych we wzorzec pracy jest także doskonała orientacja w terenie. I faktycznie nasze prace, a często podkładamy w zupełnie obcych nam łowiskach wyjazdowych po 200 km od domu, czerpiemy niejako, widzimy jak te psy, no teraz akurat systemy GPS potrafią jeszcze zobrazować jak pies wraca, ale tutaj z orientacją w terenie i powrotami nie ma problemu. Odwaga wyważona na tyle, oczywiście są osobniki bardziej lub mniej odważne, ale jego zwrotność, jego budowa, nie jest to pies za duży, którym jest mało zwrotny i narażony często na kontakt, na urazy. Więc w tym formacie, jak dla mnie, średniej formatu pies wydolny, dokładnie się wpisujący w konwencję psów pracujących na dziko. Nie? Praca akurat, to, że spośród prawie wszyscy nasi uczestnicy to są myśliwi, pokazuje, że zdają egzamin, jeżeli chodzi o pracę w łowisku i coraz więcej osób sięga po gończe, bo są oczywiście przedstawiciele naszych ras polskich, gończy polskie, które różnią się tym od kopowa, że tam, gdzie kopow kończy się na 50 cm w kłębie, tam zaczyna się, powiedzmy, wzorzec przewiduje 50-55 suki gończego polskiego i 55-59 psy, więc to są z założenia już psy troszeczkę większe od kopowa. Charakter, jak sami Państwo widzą, nie ma w tej rasie, to jest fajne, bo przez lata selekcji mocno kładziono nacisk, żeby to nie były psy agresywne do ludzi. Ma to istotne znaczenie, raczej rzadko się spotyka sytuacja, żeby ktoś został na polowanie pogryziony przez kopowa, bo psy przy pobudzeniu, czasami przy zwierzynie czy podczas środków transportu są rasy, które mają z tym problem. Tak samo w stosunku do innych psów przy strzelonym dziku, czasami dochodzi do sesji, akurat w przypadku kopowów, mówię, te kwestie były tutaj mocno kładziony nacisk, więc były eliminowane na bieżąco. Faktycznie w rejonie, gdzie tej zwierzyny grubej, czarnej było dużo więcej, poszukiwałem psa, który bardziej profesjonalnie i specjalistycznie wypełni mi, spełni moje zapotrzebowanie na psa klasycznie do polowań zbiorowych, takich już do profesjonalnego podejścia. Dane mi było wtedy szkolić pierwszego z kopowów, który zauroczył mnie rodzajem i dokładnie się wpisywał w tą konwencję, która mnie oczekuje od dobrego dzikarza. I takie sytuacje, ta przygoda z tym pierwszym kopowem i zainteresowanie się rasą zaowocowało tym, że dziś tych kopowów jest trochę więcej i jest to zestaw już przygotowany do takiego profesjonalnego podkładania. Łowiectwem zafascynowałem się przed może 5 laty, a myśliwym zostałem za namową moich parafian, którzy zapraszali mnie na mszę świętą hubertowską, na różnego rodzaju spotkania myśliwskie i łowieckie. I wtedy po prostu oni mnie namówili, żebym wszedł na drogę łowiecką, myśliwską. No i postanowiłem, że rzeczywiście będzie to też miejsce, okazja do tego, żeby się spotkać z ludźmi, z którymi można wymienić swoje doświadczenia. I też zafascynowałem się właśnie tym łowiectwem przed 4 laty, a od 3 lat jestem już pełnoprawnym myśliwym. Na początku nie miałem żadnego psa,
i jeździłem na polowania. Dzisiaj sobie nie wyobrażam, żebym jechał na polowanie bez psa. Wybrałem gończego słowackiego za namową naszego łowczego, który miał już takiego psa i nam doradzał, który może być dobry pies. Ten pies jest naprawdę dobrym psem, bardzo dobrze tropi. Jestem z niego bardzo zadowolony, bo jest też moim takim domowym przyjacielem. Na zlocie jestem pierwszy raz na zlocie psów właśnie gończych słowackich. Też za namową mojego łowczego, chociaż kilkakrotnie się wybierałem, ale no, praca duszpasterska jest tak ułożona, że nie mogłem sobie na to pozwolić. Chociaż z tym psem już byłem na dwóch takich wydarzeniach, dwa zawody psów tropiących, różnych, nie tylko gończych słowackich. I no, ja się cieszę, że mogę się spotkać tutaj z wieloma osobami, które mają takie same też zamiłowanie i mają podobne psy, bo sobie też wymieniamy pewne doświadczenia związane też z hodowlą tych psów. Średni wzrost tej rasy jest dużym jej atutem, bo to nie jest ani za mały pies, ani za duży. Drugi rodzaj szaty, która nie wymaga żadnej pielęgnacji, bo i są to psy, które mają tak taką szatę, że spokojnie spędzają i polują nawet w mroźnych okresach w terenie. Poza tym znam tutaj po rozmowach z kolegami, jest to bardzo zdrowa rasa. Nie jest jakoś wydelikacona przez lata hodowli. Te psy naprawdę pracują w trudnych warunkach i po prostu wymagają. Tutaj preferowane są osobniki zdrowe, które podołają tej pracy. I to widać. I raczej nie są częstymi, powiedzmy, pacjentami weterynarzy w kontekście jakichś przewlekłych chorób, bo szereg ras czasami ma swoje przypadłości. Pod tym względem muszę powiedzieć, odpukać, rasa jest bardzo... bardzo zdrowa, nie? Oczywiście no, nie trzeba, trzeba wspomnieć także, że akurat Słowacy już teraz podnieśli pewne wymagania, bo zaczęli robić także wymogi, żeby wszystkie psy były przebadane pod względem dysplazji i stawów biodrowych. Powiem szczerze, ja akurat wszystkie moje psy, moje hodowli mam przebadane pod tym względem, wychodząc z założenia, że te psy robią takie ilości kilometrów podczas polowań i poprzez wiele dni, że no, świadomość tego, że jest wszystko w porządku ze stawami, ma tutaj dosyć istotne znaczenie. I nie ukrywam, że dobór akurat psów do kryj, czy to jest Słowacja, czy w Polsce, jednym z głównych kryteriów jest to, żeby ten pies miał przebadane, miał prawidłowe stawy biodrowe. Pies, który ewentualnie jest używany w hodowli, a nie ma tego sprawdzonego, może robić krzywdę rasie i ciężko tutaj się dochować jakiegoś linii psów, które mają problem ze stawami, po prostu nie są wtedy wydolne i pracy. Ośrodek hodowli zwierzyny nadleśnictwa Drawno gospodaruje na powierzchni około 14 tysięcy hektarów. Dysponujemy własną kwaterą myśliwską, w której przyjmujemy zarówno myśliwych, jak i turystów, którzy chcą mieć bliższy kontakt z przyrodą. Na terenie tego ośrodka przeważają lasy sosnowe. Są to bory, niewielki odsetek stanowią lasy liściaste. Głównym gatunkiem, który występuje w naszych lasach, jest jeleń oraz dzik, mniej więcej pół na pół, jeżeli chodzi o pozyskanie.
w celu propagowania kynologii łowieckiej razem ze Związkiem Łowieckim w Gorzowie zdecydowaliśmy się na wybudowanie zagrody dziczej. Zagroda dzicza ma powierzchnię 5,70, ta podstawowa duża jest również mniejsza o powierzchni 30 arów. Możemy tutaj na tej zagrodzie trenować psy użytkowe, które są wykorzystywane głównie do polowań zbiorowych. Zagroda jest to obiekt, który liczy 5,7 hektara, jedna z większych zagród w Polsce. Można według nowego regulaminu organizować konkursy parami. Na terenie, na którym się znajdujemy, jest to teren OHZ-u Nadleśnictwa Drawno, obfitujący głównie w jelenie, dziki. Obecność i bliskość Drawieńskiego Parku Narodowego powoduje, że jest tutaj matecznik, dość duża ostoja. Jeżeli chodzi o pozyskania na terenie sąsiadujących obwodów, średnio 5000 hektarów, pozyskuje się około 40-50 jeleni, około 100 dzików. Oczywiście sarny i drapieżniki. Na terenie samego OHZ-u 18 tysięcy hektarów pozyskuje się około 400 jeleni rocznie.